Długo zastanawiałem się, jaką tematykę wybrać. Myślę, że to jest najbardziej związana z naszymi nowymi studentami, no i z działalnością, którą prowadzę. Jeżeli chodzi o lekkie pojazdy elektryczne, co do słowa elektryczne, to na pewno wszyscy. Natomiast co to znaczy lekkie? I tutaj muszę powiedzieć, że właśnie z pomocą przyszedł mi jeden z redaktorów telewizyjnych podczas wizyty na wydziale. Pozwolił taki krótki filmik. To zrobić własnymi rękami, ale wspólnie z panem profesorem Andrzejem Bejerem podniesiemy samochód i pokażemy, że na Politechnice Śląskiej niemożliwe nie istnieje. A zatem bardzo panu dziękuję za pomoc. Idziemy parkować. No dobrze, może typowy samochód to nie jest. Ale, prawda? No i właśnie, i teraz o tym ale sobie tutaj dwa słowa jeszcze powiemy. Oczywiście ten redaktor, to nie był mój pomysł, on mnie zaskoczył tutaj. Nigdy nie podnosiłem jeszcze tego samochodu nad głowę, chociaż często ze studentami już go nosiłem. No i może to jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego w moim wykładzie jest mowa o lekkich pojazdach. Tutaj krótki filmik, tak żeby każdy z Państwa zobaczył, czy poczuł się nieco kierowcą. Ja się nie mieszczę w tym samochodzie, zresztą nie tylko ja. Natomiast to jest tak, jak ten samochód jedzie. Jest to króciutki film z toru Poznań, jedynego toru w Polsce, który ma homologację na wszystkie tego typu jazdy i na którym można uczestniczyć w badaniach i w zawodach. I tutaj oczywiście najważniejsza sprawa, to znaczy zespół prowadzący. Prowadzimy zespół Silesian Green Power, który właśnie buduje takie pojazdy z panem profesorem Marianem Błachutą z Wydziału Automatyki. Po lewej sukcesy, które do tej pory zdobyliśmy. No niestety ostatnie zawody, tak jak Bal Mechanika, to 2019, prawda? Poniżej sponsorzy, bez sponsorów oczywiście nie dałoby się realizować tych działań. Trzeba powiedzieć, że nowoczesność niestety kosztuje bardzo, ale to bardzo dużo tutaj. Na przykład wytworzenie takiej karoserii to tutaj około 250 tysięcy złotych. Takie to koszty, więc tutaj i mnogość sponsorów, są dwie firmy z otoczenia społeczno-gospodarczego, firma Prewag i Sordref, tak, zobaczą Państwo później też. A oczywiście, jeżeli mówimy, że w ogóle jak nas widzą na świecie, to tutaj startujemy w wyścigach formuły F24+. No i nasi konkurenci, tylko niektórych, może takich bardziej znanych, przynajmniej Państwu przedstawiłem. Tutaj również starsze towarzystwo zespołu, już paroletnie, i trzy bolidy. Ten chyba właśnie to zdjęcie znalazło się w takiej broszurze reklamującej naszą uczelnię. Tych firm z całego świata jest dużo. Cała konkurencja zjeżdża się do Wielkiej Brytanii. Tam wszyscy ze sobą rywalizujemy. No i teraz już przechodząc już do konkretów, tak jak to w wykładzie, czyli coś o konstrukcji, o wymaganiach pojazdu, to przede wszystkim są kryteria, jak dla każdego samochodu czy pojazdu, to są przede wszystkim kryteria bezpieczeństwa. Tutaj jakieś fragmenty pokazałem, to znaczy ta odległość pomiędzy dwoma rollbarami i kaskiem, to jest, chodzi o to, żeby ta odległość była minimum 50 mm, to dotyczy oczywiście takich ekstremalnych sytuacji, które się niestety zdarzają, to znaczy dachowania, obrotów przy poluzowanych pasach, no, nastąpić styku z jezdnią głowy kierowcy. Inne to oczywiście położenie tych najcięższych elementów w pojeździe, to znaczy kierowcy i akumulatorów, i to maksimum 95 mm. Tutaj, jeżeli chodzi o lekkie pojazdy, przedstawiam jeszcze jeden typ. To już nie jest wytwór tutaj mojej działalności ze studentami, ale to jest taki projekt, który prowadziłem tutaj poza
poza działalnością koła naukowego, ale widać, że lekkie pojazdy, tak jak widać kryterium postaciowe, mogą być różne. Nasz jest zdeterminowany warunkami udziału w zawodach i tutaj przede wszystkim jest to czterokołowy, ten drugi to jest trzykołowy. Wiadomo, że ilość energii jest istotna i trzy koła potrzebują jej po prostu mniej. Jeżeli chodzi o dane naszego pojazdu, to wszystkie zespoły muszą być wyposażone w ten sam silnik. No i zwracam uwagę na moc tego silnika. Tak, to taki mniejszy mikser, 240 W, to jest prądu stałego. No i wszyscy mają te same akumulatory, więc należy rywalizować po prostu innymi elementami. Za chwilę pokażę, którymi. Ze względu bezpieczeństwa i pozycji kierowcy w takiej półleżącej, to pasy są pięciopunktowe, masa pojazdu 40 kg, no tyle podnosiliśmy mniej więcej z redaktorem. Mamy ramę tutaj standardowo z profili aluminiowych w stanie też odpowiednim, ale ostatnio dzięki sponsorowi właśnie wytworzyliśmy ramę drewnianą, ona ma swoje wady i zalety, ale to może nie tyle, co na ten wykład. Natomiast prędkość maksymalna, o to nas zwykle wszyscy pytają, 80, my możemy jeździć szybciej, natomiast nie starcza energii. Warunki zawodów trzeba dojechać do mety po godzinie jazdy, więc to oczywiście nawet jak ktoś, bo to są wyścigi, nawet jak ktoś jest pierwszy, jedzie szybciej, to stanie szybciej, no i potem go wszyscy wyprzedzą, to oczywiście nie stanowi jakiegoś elementu istotnego dla tego zespołu, no bo jest ostatni. Jeżeli chodzi o opory, bo to jest najważniejsze, jeżeli jeździmy z niedostatkiem mocy, musimy szczególnie zwracać uwagę przy projektowaniu, badaniach, eksploatacji na opory. Widać, że najważniejszym oporem dla naszego pojazdu, czy dla tego typu pojazdów, to jest aerodynamika. Tutaj jest, no powiedzmy sobie, 40%, natomiast w niektórych badaniach, bo tu już parę razy powtarzaliśmy, nawet do 70% jest to istotność tego oporu. Opory toczenia, tutaj wszyscy jeździmy na tych samych oponach, jeździmy na, tylko jedna firma na świecie wytwarza takie specjalnie niskooporowe sliki, więc to tutaj też niespecjalnie jest element rywalizacji, ale oczywiście jak widać wszystkie inne, czyli sterowanie, aerodynamika, bo to są te najważniejsze elementy, którymi te bolidy się różnią. No i rozpoczynamy działania oczywiście od konstrukcji. Tutaj jeden przerywa, czasami widzę ten mikrofon. Się wyczerpało, ale będę głośniej mówił w takim razie. Dziękuję. Tutaj pokazuję taką jedną z nowocześniejszych metod modelowania, to znaczy kształtujemy pewną objętość tak jak plastelinę, lepiąc ją, rozciągając, przeciągając. To jest głównie metoda nadająca się, powiedzmy sobie, do takich koncepcyjnych kształtów. Oczywiście później potrzebna jest praca z powierzchniami, to już jest trudniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję i te wstępne badania aerodynamiki, ta metoda shape modeling jest dosyć odpowiednia. No i te najważniejsze badania, które zwykle trwają najdłużej, są najbardziej kosztowne i oczywiście wymagają największych kompetencji prowadzącego, to są analizy aerodynamiczne. Tutaj widzimy analizy dwóch takich typów bolidów, czyli tych takich ze spiczastym przodem i tych ze ściętym przodem i również nieco inaczej wygląda tył. Warto zwrócić uwagę na opór aerodynamiczny i prędkość jazdy. To jeżeli chodzi o ten spiczasty, to jak widać to jest 8 newtonów, tak? Tego drugiego jest 16. Opór nieduży, natomiast znacząco się różniący, ale to jest
pewna specyfika jazdy, dlatego że to jest tylko opór przejeździe do przodu. Widać linię opływu, takie strugi opływu karoserii i to, gdzie ten opór jest największy, tam gdzie kolor czerwony, czyli przód i kask kierowcy. I teraz dlaczego te dwa różne kształty są takie istotne i tak długo je analizujemy i też raz jeździmy z takimi bolidami, raz innymi. Otóż trzeba powiedzieć, że ten efekt, który tutaj jest opisany jako efekt comeback, polega na tym, że obcina się tył i ten ogon doczepia się z przodu. I w czasie jazdy powinien się wytworzyć, trochę to widać na tej symulacji za bolidem, taki wirtualny ogon, po którym powinna spływać struga. Ten ogon rzeczywiście się wytwarza, ale w idealnych warunkach. No i teraz dostrzegliśmy, że przy bardzo silnym wietrze, a tak niestety wieje na torach w Anglii, a zwłaszcza wietrze bocznym, po prostu jeździmy bez tego ogona, co powoduje, że przy idealnych warunkach może jest 8 N, natomiast przy innym wietrze niestety ta wartość oporów znacząco, znacząco rośnie, stąd zmiana postaci geometrycznej samej karoserii i na obecną chwilę rezygnujemy z efektu comeback, chociaż czasami bierzemy ze sobą 3 bolidy i w zależności od warunków trudno powiedzieć, jakie warunki zastaniemy w trakcie zawodów. Inny rodzaj badań, oczywiście to są badania antropometryczne. Tutaj są pokazane badania na modelu. Duży kłopot mamy ze znalezieniem kierowców. Widać, że nasz kierowca powinien mieć masę maksimum 60-63 kg. Najlepiej, żeby to było około 40 paru. Żeby dobrze zaprojektować bolid, zeskanowaliśmy kierowcę, czyli to jest ten model taki niebieski tutaj. To jest zeskanowana jedna z koleżanek. Znaczy jedna ze studentek, no tego kierowcę staramy się dopasować. Widać, jak tego miejsca jest mało, specjalnie to zdjęcie, trochę za duży kierowca wciśnięty, tak, do środka bolidu, ale tam jest też napis Sordref, to też ładnie wskazuje na sponsora. Natomiast ta ilość miejsca, a trzeba powiedzieć, że przecież to bez wysiadania 60 minut w dużym stresie, bo przy tej prędkości przebywanie 10 centymetrów nad jezdnią i w dużym ruchu, bo tych samochodów na torze jest dużo, to naprawdę jest znaczący stres, tym bardziej, że wszyscy liczą, że jednak znowu wygramy i nie dopuszczamy, żeby coś się innego stało. Także tutaj kierowca się zwykle bardzo, ale to bardzo denerwuje. Oczywiście, co Państwo zapewne zauważyli, że brak jest kierownicy, prawda? Nie ma kierownicy, są drążki. No to jest takie rozwiązanie, które zastosowaliśmy z uwagi na aerodynamikę. Żeby zmniejszyć przekrój poprzeczny karoserii, należy po prostu trzymać w rękach coś mniejszego niż kierownicę, co się mieści pod tą karoserią. No i tutaj pozostają tylko i wyłącznie drążki. Różne postacie, to tak na tle oczywiście tej zmienności konstruowania, kolejnych badań. Z 2020 to pierwszy raz właśnie była karoseria drewniana. Raz uczestniczyła w zawodach. To były takie pandemiczne, niepełne, więc nie było klasyfikacji, no ale w maseczkach raz udało nam się takie zawody odbyć. W tej chwili jest wytwarzany zupełnie nowy bolid. Według najnowszej koncepcji mamy nadzieję, że uda się i wystartować i pokazać znowu, że jednak nie zaspaliśmy w czasach pandemicznych. Tutaj jakie elementy projektujemy, jak to wygląda. Oczywiście te bolidy są różne, raz w zależności od postaci mamy akumulatory z przodu, natomiast to jest oczywiście niekorzystny czy bardzo niekorzystny rozkład masy.
co projektujemy, przełożenie, lusterka, ramę, deskę, fotel kierowcy. No za chwilę również pokażę jakieś przykłady dotyczące samego wytwarzania. Natomiast na schodach leży zupełnie nowa, to są schody przed naszym wydziałem, to jest ta zupełnie nowa, przywieziona właśnie świeżo od sponsora karoseria drewniana. To jest oczywiście projekt nasz, natomiast wykonawstwo właśnie firmy Sordrew. Trzeba powiedzieć, że przy takiej pozycji kierowcy widoczność w bolidzie jest naprawdę minimalna. Tutaj przebywanie w kasku i z brodą przyklejoną do tułowia kierowca bardzo, bardzo mało widzi. Natomiast ze względu bezpieczeństwa ta widoczność przede wszystkim musi być, a dwa, jest sprawdzana. Bolid jest bardzo szczegółowo weryfikowany przed startem, na każdych wyścigach, a dodatkowo przed wjazdem na tor. Sprawdzana jest właśnie widoczność w lusterkach i napięcie pasów bezpieczeństwa tych pięciopunktowych. Także ta widoczność no, po prostu musi być. Bardzo trudno jest to uzyskać. Ten kokpit jest tutaj, on jest taki specjalnie powiększony ze względu na pokazanie, jak wyglądają badania, natomiast on jest zdecydowanie ciaśniejszy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że im większy kokpit, tym gorsze warunki aerodynamiczne, bo wtedy coraz więcej powietrza wpływa do środka, natomiast nie wolno przykrywać tego, to nie jest w warunkach zawodów. Wymiar kokpitu jest też zdeterminowany właśnie przez regulamin, no i czas wysiadania kierowcy w razie awarii bądź wypadku też jest tutaj sprawdzany. Jakie badania wykonujemy? Było widać ten mały filmik. Tak, przede wszystkim prowadzimy badania wirtualne, bo na etapie projektowania najmniejsze koszty modyfikacji modelu środka technicznego najlepiej uzyskać właśnie podczas badań wstępnych, wirtualnych. Tutaj mamy największy wpływ i teraz widać ten model na torze. Tory, na których startujemy, to są największe tory Formuły 1. Widzieli Państwo zdjęcie wcześniej, było z toru Silverstone. Byliśmy tam wtedy zaraz po Kubicy. No, ale nam poszło trochę lepiej. Przynajmniej wtedy. Natomiast nasz bolid jest malutki. To jest skala 1:1, ale on tak dokładnie wygląda na tym torze. Czyli ogromny tor i bardzo mały bolid. Po lewej na dole to jest tor Goodwood, bo oprócz samej postaci płaskiej oczywiście istotne są przewyższenia, a to jest zwłaszcza dla samochodów elektrycznych, więc prowadzimy symulację właśnie na pełnej wiązce toru. Zwykle jeździmy na dosyć łagodnej części wybranego toru i ten tor Goodwood do takich należy. I dwa takie przykłady stanowisk badawczych, dwie hamownie, jedna hamownia podwoziowa, to wyżej. Napędzamy tylko jedno koło, aby zminimalizować ilość elementów. Nie przeszkadza specjalnie w stracie energii narzucanie, czyli te lekkie skręcanie dodatkowe samochodu przy napędzaniu tylko jednego koła, ale również po drobnej modyfikacji można cały bolid tutaj na tą hamownię postawić. I druga hamownia silnikowa. Tutaj prowadzimy badania właśnie tylko i wyłącznie silników, ale mówiłem, że silniki są, wszyscy mają takie same, natomiast sterowanie, napięcie paska, tak jak tutaj, system chłodzenia, to oczywiście są wszystkie elementy, którymi można rywalizować. Jeżeli chodzi o przekładnię, jeździmy na przekładni bezstopniowej, jeździmy na pasku zębatym i teraz bardzo istotne jest sprawność takiego układu.
sprawność, mamy stanowisko do badania względnej sprawności pojazdu, na którym byśmy to sprawdzali. Tu sprawność jest około 92%, ale bardzo duże znaczenie ma napięcie paska. Nie napinamy tego paska tak, jak zaleca producent, żeby eksploatacja była długa, ale napinamy go po to, żeby uzyskać jak najwyższą sprawność napędu. Koszt paska jest stosunkowo niewielki. I oczywiście sprawdzenie sprawności układu napędowego, to już mówiłem, tu jest istotne dobór przełożenia. Do tego oczywiście istotna jest charakterystyka silnika, którą prezentuję po lewej. Należy zmieścić się w bardzo wąskim zakresie obrotów. Tutaj go staram się pokazać, tak żeby jechać po prostu w najwyższej sprawności całego układu. No, sprawność silników elektrycznych to wiemy, że to jest około 80%, tak, w odróżnieniu od sprawności silników mechanicznych. No i tutaj oczywiście układ chłodzenia, mamy modele wirtualne i badania, to są takie przekroje, bo zaczynamy badania od modelu 2D. Tutaj jest jeszcze ten starszy silnik szczotkowy i badania radiatora. I nawet 1/4 z uwagi na wielkość tutaj siatki i długość obliczeń. Kolejnym elementem konstrukcyjnym, którym się zajmujemy, to jest wiązka elektryczna, optymalizacja wiązki. Widać, że wychodzimy od układu elektrycznego, od schematu i następnie układamy tę wiązkę również w sposób wirtualny na ramie pojazdu. Także każda zmiana konstrukcji powoduje, że mamy kolejną zmianę dotyczącą układania wiązki, zmiany elektroniki. Tego układu elektronicznego też mamy sporo. Wcześniej jeździliśmy z komputerem czasu rzeczywistego na pokładzie, tworzyliśmy na bieżąco obliczenia, ale regulamin konkursu zabronił ingerowanie w wielkości sterowania silników w trakcie wyścigu, więc ponieważ nic się nie da zrobić, jeździmy tylko po to, żeby diagnozować i ewentualnie na kolejne zawody zmieniać sytuację. Mamy bardzo zaawansowaną telemetrię. Ten układ telemetryczny, za niego dostajemy osobne nagrody. Tutaj firma Siemens co roku takie nagrody rozdaje czy przydziela. Tutaj bardzo często jesteśmy laureatem takich nagród. Tutaj zarówno to jest software, jak i hardware naszego wykonania. I układ telemetryczny to jest takie główne serce pojazdu i tutaj rzeczywiście widać, można nieco poprawić działania kierowcy w trakcie pokonywania zakrętu, bo zakręt i jego sposób pokonywania to jest oczywiście ten najwyższy kunszt, który trzeba osiągnąć, żeby oprócz dobrego pojazdu pozostać na czele stawki. No i widok toru Poznań, ten tor bardzo często jest w tych naszych badaniach, bo tak jak już mówiłem, on jest oczywiście jedynym torem w Polsce o takiej charakterystyce. Jak przystało na te główne działania naszego wydziału, też zajmujemy się wydrukiem i takie elementy, które drukujemy, to owiewka na koła, lusterka. My to jeszcze łączymy taką nowoczesną strukturą z kompozytem warstwowym, bo o ile lusterku to nie przeszkadza, to owiewka musi być osobno wzmocniona, ale oczywiście wszystko, jak widać poniżej, jest efektem bardzo zaawansowanych badań aerodynamiki. Połączenie lusterka ze strugą opływającą tutaj kask kierowcy i to, co się z tą strugą dzieje, tak widać takie strumienie, które powinny właśnie ominąć kask kierowcy. I to, co się dzieje poniżej, pod samochodem, jest również dosyć istotne. Wytwarzanie formy.
To odbywa się na dużych takich bramowych obrabiarkach CNC. Tutaj ta najdroższa forma, czyli do autoklawu, czyli musi być ze specjalnego tworzywa. No, sam materiał na taką formę to kosztuje 50 tysięcy złotych, bez frezowania, bez innych elementów. I oczywiście jak to na torze, czy takie 2-3 zdjęcia, przed samym tym autoklawem, trzeba powiedzieć, że autoklawy mają i duże firmy, i takie zupełnie nieduże. Tutaj właśnie u jednego z naszych sponsorów specjalnie przystosował wyposażenie, żeby wykonać te nasze elementy właśnie w swoim autoklawie. Ale jeżeli nie możemy zebrać pieniędzy na autoklaw, robimy to metodami bardziej tradycyjnymi i tutaj jak widać zupełnie tradycyjnie w worku i metodą infuzji, czyli też w worku, ale przy pomocy podciśnienia wywoływanego przez pompę próżniową. Zwykle są pytania dotyczące transferu danych czy tych do gospodarki. I tutaj już kończę, pani dziekan, to jest ostatni slajd. Ja tak, jestem niecierpliwa, bo ja mam pytania do pana profesora. Chciałam zapytać, jak... Ja tylko może o tym dwa słowa. Dobrze, bo tutaj w konsorcjum z Nexteerem, jeżeli chodzi o lekkie samochody, właśnie zrobiliśmy taki przekładnie, pierwsza na świecie, w całości wykonana z kompozytu metodą wtrysku. Mamy na to patent w Stanach Zjednoczonych, który tutaj obok pokazuje. To już jest udzielony patent, także myślę, że na tym bym ewentualnie skończył i zachęcam do założenia koszulki zespołu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja proszę o klaski. Ja myślę, że państwo słyszeli, jak pan profesor mówił, że czasami jadą z trzema bolidami, żeby wypróbować, która konstrukcja jest najlepsza, które rozwiązanie jest najlepsze. I ja muszę powiedzieć, że często wracają z trzema pierwszymi nagrodami po prostu, także to jest takie koło właśnie. Panie profesorze, ja chciałam zapytać, co zrobić, jeżeli jest się studentem Politechniki Śląskiej, niekoniecznie Wydziału Mechanicznego Technologicznego, żeby być członkiem pana koła? Prowadzimy nabór, jak wszystkie inne koła, do których do wszystkich zachęcam, najbardziej oczywiście do swojego, prawda? To myślę, że jest oczywiste, natomiast zachęcam do wszystkich. Prowadzimy nabór, pokażą się plakaty, najprościej nas znaleźć w social mediach, na Facebooku, ale taki plakat na drzwiach wydziałów, nie tylko naszego, niedługo się pokaże. Obiecali mi to studenci z koła, także na pewno tak będzie. A proszę powiedzieć, bo pan profesor, ja wiem o tym, współpracuje obecnie z kilkudziesięcioma firmami. Jeżeli jakaś nowa firma chciałaby dołączyć do współpracy z państwem, jak to zrobić najłatwiej? No, serdecznie zapraszam. Zwykle zwracam się z takimi pismami do firm. Niestety najczęściej spotykam się z odmową, muszę powiedzieć. Ale chyba nie naszych partnerów. No, nie będę się wypowiadał. Przepraszam. Pomidor, tak jak to w telewizji. Dobrze, a co zrobić, i tutaj już wiem, co pan profesor odpowie, jeżeli jest się szkołą średnią albo uczniem szkoły średniej albo podstawowej nawet i chce się współpracować z państwem? Tak, muszę powiedzieć, że taką współpracę ze szkołami również mamy nawiązaną. Prowadziłem taki grant NCBR-owski dotyczący właśnie budowy samochodów elektrycznych. Może pokażę, bo takie slajdy też mam. Gdzieś tutaj, o! Jest. Projekt, taki był tytuł, projekt budowa bolidów z napędem elektrycznym. To były bolidy do niższej klasy, F24, czyli takie dla młodzieży około 16 do 18 lat mniej więcej. To jest taki typ, kitkar się to nazywa. Bardzo dużo inwencji można włożyć właśnie w same budowanie, no ale zachęciliśmy jedną, o tutaj widać dzieci, na wydziale, bo to były zajęcia właśnie dla dzieci i młodzieży,
z kompozytów, ale współpracujemy chyba najbliżej z jedną ze szkół z Tarnowskich Gór. To jest szkoła branżowa, technikum samochodowe, mają takie klasy i dostarczyliśmy im jeden z takich bolidów. Obiecali, że będą się dalej zajmować i może razem wystartujemy w jakichś zawodach. Jeszcze raz bardzo dziękuję i bardzo proszę Państwa o nagrodzenie pana profesora brawami. Ale muszę powiedzieć, że nie uzgadnialiśmy z panią dziekan, o co mnie zapyta i nie wiedziałem. Pan profesor jest zawsze bardzo dobrze przygotowany. Proszę Państwa, to nie jest jedyne koło, które na naszym wydziale bardzo prężnie działa. Tutaj w gronie pracowników są osoby, które również prowadzą takie koła. Bardzo prosimy o obserwowanie naszych stron, bo szczególnie teraz, kiedy Państwo już oficjalnie zostali przyjęci w poczet studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego, te koła będą starały się Państwa zachęcić do członkostwa i do działań w tych kołach.